Dzień dobry bardzo w nowym daily vlogu. Przyświeca dzisiaj od rana przepiękne słoneczko. Słyszę ptaki, które mi tutaj śpiewają na balkonie. Jest po prostu cudowny poranek jesienny, że tak powiem, w sumie to już przedpołudnie. Bo za moment zbieram się i jadę do hotelu Belotto, który znajduje się w okolicy Starego Miasta. Bo tam właśnie za moment będzie odbywała się konferencja marki Eisenberg, event marki Eisenberg. Jestem bardzo ciekawa, co nowego się pojawi, co tam takiego ciekawego się zmieniło. Więc stwierdziłam, że dzisiaj w sumie będę nagrywać ten daily vlog, zrobię wam taką małą relację, a co, pokażę, co ciekawego ma marka w ofercie. Mam nadzieję, że ten film będzie dla was ciekawa, jak rozwinie się dalej dzień. Ja co prawda mam pewien plan, ale zobaczymy, co z tego planu wyjdzie. Także zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania i zaczynamy ten daily vlog. O, słuchajcie, widzę, że są wystawione kosmetyki marki Eisenberg, a wśród nich jeden z moich ulubionych, kultowych produktów marki, czyli ta oto cudowna maska. Ją pokazywałam wam wielokrotnie na moim kanale, czekajcie, również w moich mediach społecznościowych, czyli na Instagramie. Kocham ten produkt. To, jak ta maska modeluje, jak podnosi owal twarzy. Można ją stosować w okolicy oczu, można ją stosować na twarz, na szyję. Jest po prostu rewelacyjna. Nawet, słuchajcie, położona tak na 5-10 minut przed większym wyjściem, jak to się mówi, no po prostu potrafi zrobić wow. Także ja uwielbiam ten produkt, wiele razy wam go polecałam. No to idę sprawdzić teraz, co tutaj jeszcze ciekawego znajdziemy. Och, słuchajcie, jest to nowe serum. Bardzo jestem ciekawa tego produktu. Kosmetyk przeznaczony do stosowania w okolicy oczu. Zobaczcie, piękne opakowanie. Zresztą jak wszystkie opakowania marki Eisenberg. No, mam nadzieję, że uda mi się je przetestować. A tutaj z kolei, zobaczcie, mamy krem taki modelujący, ujędrniający do stosowania również na twarz w okolicy oczu. Jak zwykle piękne opakowanie. O, zaraz zobaczymy sobie, jaka jest jego konsystencja. Zobaczcie, mamy tutaj jakieś zatopione kuleczki. Pewnie, zapewne, znając markę, są to kuleczki, które zawierają substancje aktywne i będą się rozpuszczały pod wpływem ciepła, rozmasowywania na naszej skórze, ale zapewne dzisiaj dowiemy się nieco więcej na temat właśnie tego produktu. Czekajcie, sprawdzę, jak z zapachem. Bardzo, bardzo delikatne, bardzo przyjemne, jak we wszystkich produktach marki Eisenberg. No dobrze, to teraz zbliżamy się do strefy zapachów marki. Proszę. Pachnie, pachnie. I to jak pachnie. O, ten bardzo mnie interesuje i intryguje. Jak widzicie, są to wody perfumowane, ale mamy jeszcze jeden tu. No dobrze, to czekam w takim razie, aż zacznie się konferencja, która odbywa się, zobaczcie, w takim oto przepięknym miejscu, w tej oto właśnie sali konferencyjnej. Dziewczyny już się tutaj pomału zbierają, także zaraz zaczynamy. Żeby nie było, mamy też pamiątkowe zdjęcie z dziewczynami. Proszę bardzo. Ta-da! Zaczynając od początku, a na początku marki był produkt,
który do dzisiaj jest jednym z tych produktów, bo które wiem, że bardzo często sięgacie i w różnych sytuacjach ten produkt Wam towarzyszy i jest tym produktem Firming Remodeling Mask, albo maska napinająca, albo maska lifting, maseczka z kuleczkami. Różnie określacie ten produkt, ale każdy z Was zgadza się, że działanie tego produktu jest widoczne, jest natychmiastowe, pomaga utrzymać skórze gęstość. Jest to produkt bezpieczny, produkt, który jest nieoceniony w walce z niedoskonałościami skóry, takimi jak brak świetlistości, brak zagęszczenia. Dba również o okolice, nie tylko twarzy, ale również okolice Waszych oczu, więc jest produktem globalnym. I to właśnie dzisiaj pragnę przypomnieć Wam działanie tego produktu w oparciu o opatentowaną w ponad 100 krajach formułę trzech poleków. Formułę, która składa się z trzech synergicznie pracujących ze sobą cząsteczek molekularnych, takich jak enzymy, cytokiny i biostymuliny. Wykład możemy zrobić sobie po naszej prezentacji. Ja będę tutaj w strefie speaker czekać na Was. Zawsze z największą przyjemnością opowiem i skupię się na szczegółach. Natomiast te synergicznie działające molekuły dbają o to, aby Wasza skóra była zregenerowana, dotleniona i aby proces stymulacji został zachowany. I myślę, że jest to czymś niesamowitym, że my jako marka, świadoma marka rodzinna, marka Eisenberg, dzięki temu, że mamy możliwość skupić się na badaniach, mamy swój indywidualny czas na wylansowanie nowości, czyli nie idzie za nami koncert i jakieś deadline, którym musimy sprostać, możemy naprawdę zawsze z pełną świadomością i taką autentycznością przyjść do Was z produktem, który jeżeli dostaje zielone światło, to możecie poczuć się bezpiecznie. I dzisiaj ten wspaniały produkt, jakim jest Firm Remodeling Mask, zostaje wzbogacony dwoma produktami. Nazwaliśmy tę linię Remodeling Lift Experts, czyli dwa produkty, które będą wspomagały działanie maseczki, skupiając na sobie pięć składników, które są składnikami takimi składnikami, które się powielają, natomiast wzbogacone o kolejne, o których opowiem Wam Patrycja, jeżeli zmieni prezentację. O. I te dwa produkty to The Eye Serum, czyli pierwsze serum dedykowane pod oko, bo miłośnicy marki pamiętają, że my mamy sera, ale sera dedykowane na twarz i pod oczy. Natomiast tutaj, słuchajcie, przychodzimy do Was z serum dedykowanym stricte okolicy oka i jego działanie jest naprawdę świetne, przybliży je Patrycja. I kolejnym produktem jest Firming Remodeling Cream, czyli macie pełne uzupełnienie, cała globalna rutyna złożona z trzech kroków po to, aby nie tylko działać natychmiastowo, tak jak działo to się za przyczyną maseczki, ale aby działać dogłębnie i aby utrwalić efekty tej dobrze napiętej, nawilżonej skóry. Oddaję głos Patrycji Masitelli. We'll be right back.
Słuchajcie, wracam do domu, a tu proszę, jaki obiadek na mnie czekał. Massimo mi przygotował burratę świeżusieńką, z pomidorkami, z bagietką, oliwą, z oliwek, odrobiną soli, pieprzu świeżego, bazylią, pyszności. Słuchajcie, ale i tak to jest największy hit. Proszę, pojechał Massimo di Lidla i kupił panetone na 2,5 miesiąca wcześniej przed świętami. Mniej więcej 2 miesiące wcześniej przed świętami. I gdzie on to ustawił? W stoliku. Ja to po prostu czasami nie mogę z tym gościem, no. No nie mogę z tym gościem. Wiecie co stwierdził? Że trzeba robić już zapas na święta. A ja dzisiaj przygotowuję kompot z gruszek. Taki rozgrzewający, imbirowy. On troszkę jest świąteczny, ale wiecie co, tak mi naszło. I stwierdziłam, a dzisiaj go sobie zrobię. I tutaj właśnie widzicie, mam pokrojone gruszki zasypane cukrem brązowym. Ja to robię tak mniej więcej na oko. Już mam taki swój sprawdzony przepis, więc nie podam wam dokładnie ilości składników, ale w necie możecie znaleźć bardzo dużo przepisów właśnie na taki kompot z gruszek z imbirem rozgrzewający. No i dobra, zasypałam już sobie tutaj gruszki. Mam pokrojony imbir, mam goździki, mam limonkę, którą później dodam, a teraz zalewam gruszki i będę gotować. I w momencie, kiedy już będzie mi się gotowała woda i gruszki zrobią się odrobinę miękkie, tak mniej więcej po 10 minutach dorzucam imbir, dorzucam goździki, sok z cytryny, gotuję jeszcze pół godziny i będzie pycha. Słuchajcie, gotowe, pachnie w całym domu. Zaraz sobie porozlewam do takich baryłek, które mam specjalnie właśnie do tego. Jutro będzie na pewno przepyszny do odgrzania, chociaż ja lubię też taki na świeżo, więc zaraz zrobię sobie, przeleję sobie trochę do kubeczka. No, jesień, zima, to jest właśnie czas na takie pyszności. Zapytałam was w jednym z ostatnich vlogów, czy chcecie podglądać moje rutyny pielęgnacyjne, czy mam robić oddzielne filmy, czy mam pokazać wam, jaką mieć pielęgnację jesienną i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co, bardzo wam dziękuję za wszystkie odpowiedzi, było ich naprawdę bardzo dużo, ale głosy są podzielone. Chcecie trochę podglądać w daily vlogach, chcecie też oddzielne filmy. Więc stwierdziłam, że najlepiej będzie, jeśli będę pokazywać wam raz na jakiś czas, właśnie w daily vlogach, takie moje rutyny pielęgnacyjne, czyli jak łączę ze sobą kosmetyki, ale przygotuję dla was oddzielne filmy, gdzie opowiem wam więcej o tych kosmetykach. Czyli coś dla jednych, coś dla drugich. A jestem właśnie przed zrobieniem sobie demakijażu, więc od niego zacznę. Na początek świetny płyn, słuchajcie, świetny płyn micelarny od marki Dermaceutic. To jest marka, która tworzy przede wszystkim produkty profesjonalne, Oxybiom, i nim zmyję sobie okolice oczu i zmyję sobie pierwszą warstwę makijażu. Później będę, czekajcie, zmywać sobie twarz przy pomocy oczywiście Lumispa i tej tradycyjnej głowicy. Spryskam twarz napką, czyli płynem z kwasem hialuronowym, i zastosuję dzisiaj żel do skóry wrażliwej. I tak będzie wyglądał mój demakijaż, a później po kolei pokażę wam co i jak. No i dobrze, słuchajcie, buzia umyta, to teraz tak, tonizacja. I dzisiaj stosuję ten właśnie tonik z 2% kwasem salicylowym od marki Paula's Choice. Wylewam go sobie odrobinę na wacik. On ma taką delikatnie tłustą konsystencję i tak jak widzicie, robię to w ten sposób, delikatnie dociskam tonikiem, tym wacikiem do skóry. O. Żeby
jakby wszędzie zaaplikować właśnie ten kwasowy tonik. No i dobrze. I teraz chwilkę sobie poczekam, ale dosłownie chwilkę, aż tonik się wchłonie i zabiorę się za resztę pielęgnacji. I wiecie co? Dzisiaj mam ogromną ochotę tutaj razem z Wami przetestować właśnie to nowe serum od marki Eisenberg. I tak sobie patrzę, że ono ma w środku, słuchajcie, te mikrokapsułki. Świetne. No dobra, zaraz będziemy je testować. Ale tak, najpierw nałożę sobie na szyję ten właśnie krem od marki Filmed z kwasem hialuronowym. O, proszę bardzo. Dwie pompeczki. Rozcieram. Nałożę na skórę i teraz robię to w ten sposób, czyli takim ruchem podciągającym do góry, rozmasowuję cały krem. W związku z tym, że nałożyłam dzisiaj tonik kwasowy, nie będę nakładać żadnego serum na twarz tutaj, w tej okolicy. Nałożę krem, który zaraz Wam pokażę, ale najpierw zaaplikujemy sobie właśnie to serum. Bardzo jestem ciekawa. W ogóle zobaczcie, świetny jest ten pomysł z tą pipetką taką, którą się tutaj naciska. Ona pobiera produkt w odpowiedniej ilości. O, mamy to. I teraz tak, na paluszek, kropelka. O, zaraz rozprowadzę. I kolejna kropelka. Przestrzegam, nie robimy czegoś takiego, że dotykamy pipetą skóry. Pamiętajcie proszę o tym, bo ja widzę, że bardzo dużo ludzi coś takiego robi, bardzo dużo influencerek, a tak nie robimy. I teraz, o, czuję pod palcami te kuleczki, które właśnie się rozpuściły. To jest o tyle fajny produkt, że można go też nałożyć tutaj właśnie na okolice tu, widzicie, górne powieki. Super, taka bardzo lekka, żelowa konsystencja. Bez żadnego zapachu. O! No, jestem ciekawa, jakie będą efekty po stosowaniu tego serum. Bardzo, ale to bardzo ciekawa i powiem Wam, że cieszę się niesamowicie, że w ofercie marki Eisenberg wreszcie pojawiło się serum pod oczy, bo marka do tej pory nie miała takiego produktu w ofercie, a wszystkie serum, które były dostępne, można było również stosować nie tylko na twarz, ale również w okolicy oczu. No a teraz mamy oddzielny produkt. Dobra, i dzisiaj po tym właśnie kwasie nałożę sobie krem od marki Slavia, krem ceramidowy, odbudowujący. Biorę go dosłownie odrobinę na łopatkę, na dłoń. Rozcieram, troszeczkę rozgrzewam, nakładam. O. I teraz tak, czoło rozcieramy zawsze do góry i na boki. Pamiętajcie, że aplikacja kosmetyków też jest ważna, bo pokazuje nam, wtedy robimy sobie właśnie wtedy taki delikatny masaż, masaż ujędrniający, o, podciągający, zwłaszcza jeśli jesteście w moim wieku albo starsze. Jeszcze jeden policzek. Ok. Rozmasowany kremik. I na serum pod oczy nałożę krem liftingujący od marki Poreless 165. Też wyciskam go odrobinę na palec.
i aplikujemy delikatnie w tej okolicy. I słuchajcie, moja wieczorna pielęgnacja dzisiejsza już jest zrobiona. Takie właśnie kroki, tak to wyglądało, czyli robimy dwuetapowe oczyszczenie, tonik, płyn złuszczający z kwasem salicylowym, serum pod oczy i w okolicy oczu, na górną i dolną powiekę, krem pod oczy, no i krem ceramidowy na buzie, a na szyję krem od marki Filmed, specjalnie przystosowany do stosowania właśnie w tej okolicy. No i tyle. Słuchajcie, mogę się już z Wami pożegnać i zakończyć ten dzisiejszy vlog właśnie tym moim pielęgnacyjnym rytuałem. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. No i oczywiście widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!